Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Frywolitka. I w tym odcinku będziemy sobie robić taką kartkę. Jakby ktoś miał ochotę zrobić kartkę na święta wielkanocne, własnoręcznie zrobioną. Wiem, że tu już troszeczkę jest późno i pewnie w tym roku nie skorzystacie z tego projektu, ale jednak no, zrobiłam takiego króliczka ostatnio z Frywolitki i nie wiedziałam właściwie do czego mogę go wykorzystać. Można go też uwiesić może na jakiś stroik, ale ja wymyśliłam kartkę, także będziemy sobie robić taką kartkę. I do tego projektu będziemy potrzebować oczywiście jakiegoś tam kawałka papieru ozdobnego, który możemy nabyć w sklepie. Mój ten rozmiar, to jest zwykły rozmiar po prostu od kartki, od papieru, to jest 11, gdzieś około na 15. Nie, tak, 11 na 15. No i bierzecie sobie po prostu jakieś mniejsze kwadraciki, które nakleimy na wierzch i w ten sposób tutaj na środku damy sobie tego zajączka. Tutaj napiszecie sobie lub możecie nadrukować, jeżeli macie taką możliwość, wesołych świąt, i kartka praktycznie jest gotowa. I do tego projektu oczywiście będziemy potrzebować również dwa czółenka z jakąś dowolną nawiniętą nitką. Ja tym razem będę sobie robić takiej ciemnej zielonej, bo myślę, że ona będzie fajnie pasować do tego papieru. I oczywiście nożyczki i szydełko. Także naszą robótkę zaczniemy sobie od robienia, bo ten zajączek generalnie on się składa głównie z parek odwrotnych. Także dlatego potrzebujemy nitkę nawiniętą na dwa czółenka. Także zaczniemy sobie robić kółeczko. Kółeczko, które się będzie składać z 7 parek pikotka i 7 parek. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pikotek, taki malutkich, bo będziemy nie łączyć. I kolejne 7. 6 i 7. Ściągamy kółeczko. Robimy sobie kolejne kółeczko. To będzie nam się składać z 4 parek. Pikotka. I znowu 4 parek. I zaciągamy sobie to kółeczko. Takie malutkie kółeczko. Możemy sobie to kółeczko też zrobić troszeczkę większe. Myślę, że takie będzie pasowało i to jest generalnie ten element. Robimy sobie w tą stronę. To kółeczko i to małe kółeczko tutaj na szyi. I dalej sobie kontynuujemy robienie naszych. Teraz już będziemy robić parki odwrotne. Czyli zaczniemy robić sobie teraz tym razem 6 parek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Przerzucamy czółenko, odwracamy robótkę. I zaczynamy robić parki odwrotne. Czyli dołożymy sobie nasze drugie czółenko. Musimy odpowiednio skrócić nitkę. Zaczynamy sobie robić drugie. Czyli raz, 2, 3, 4,
5, 6. I teraz będziemy sobie kontynuować. Teraz zrobimy sobie te boczki. Ja sobie w tym celu wezmę. Teraz zacznę pracować tym drugim czułemkiem. A ja sobie teraz po prostu skrócę tą nitkę. A rozciągnę tą z drugiej strony. Czyli zaczniemy sobie pracować bardziej tą nitką i zrobimy sobie te nasze wąsiki, które tutaj są widoczne. I tu zrobimy sobie najpierw dwie parki. Raz, dwie. I zaczniemy robić wąsiki. Czyli jeden będzie taki krótszy. Jeden będzie długi. Złóżmy taki. I jeden będzie krótszy. Załóżmy taki. I dorobimy sobie jeszcze jedną parkę. Czyli mamy takie wąsiki zrobione. Przerzucam czułenko i zacznę robić sobie parki odwrotne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Przerzucamy czułenko, odwracamy naszą pracę i zaciągamy. I mamy w ten sposób zrobione już wąsiki. I kontynuujemy sobie nasze kolejne kółeczko. Tu będziemy robić sobie na parkach odwrotnych kółeczko. Czyli kontynuujemy. Raz, dwie, trzy, cztery, pięć i sześć. Przerzucamy. Robimy sobie kolejne, 6 z powrotem, a tak naprawdę będziemy robić 3, raz, 2, 3, ściągamy i robimy sobie kółeczko. Raz, 2, 3 i 4. Zrobimy sobie pikotka i znowu 4 parki. Zaciągamy nasze kółeczko i kontynuujemy sobie robienie naszych parek odwrotnych. Czyli odwracamy naszą pracę, jak już zrobiliśmy kółeczko. Nakładamy. Tu pilnujemy, żeby nam się nic nie poplątało. To jest kółeczko na parce odwrotnej. I tutaj później, żeby dokończyć parki, musimy sobie pracę ułożyć w ten sposób. I po prostu kontynuujemy. Robimy sobie na resztę, czyli to będą 3 parki. Raz. 2 i 3. Przerzucamy, obracamy i ściągamy. W ten sposób mamy już tą część zrobioną. Teraz będziemy robić ucho. I teraz, jak mamy już ten element zrobiony, bierzemy sobie, odwracamy w ten sposób i nawijamy sobie
Teraz będziemy robić pikotki na łuku, czyli nawijamy sobie tą nitkę, a tą nitkę skracamy. Czyli trzymamy naszą pracę w ten sposób. Drugą skracamy i robimy sobie najpierw dwie. Robimy sobie pikotki. Raz. Drugi pikotek. Staramy się robić te pikotki możemy robić je jeden za drugim, ale staramy się robić je mniej więcej takiej samej długości, żeby to ucho fajnie wyglądało. Szósty. Siódmy pikotek. I ósmy. To jest nasza jedna strona uszka. Czyli mamy 8 pikotków. I teraz zrobimy sobie 8 parek i po prostu będziemy teraz dołączać po prostu te nasze pikotki do łuku, czyli już zaczniemy po 8 parkach dołączać. Bierzemy szydełko i dołączamy pierwszy. Drugi. I ostatni. I robimy sobie dwie ostatnie parki. W ten sposób mamy nasze pierwsze uszko. Możemy je oczywiście troszeczkę w palcach wyprofilować, żeby było fajniejsze. I tutaj jak mamy uszko już z powrotem zrobione, to bierzemy sobie po prostu, przeciągamy tą ostatnią nitkę przez ten tutaj supełek, jak Wam się uda go znaleźć. Po prostu znajdźcie, to jest ten, który łączy ten łuk praktycznie razem z tym i spróbujcie to po prostu, tą nitkę tutaj chwycić, żeby to nasze uszko było takie bardziej zwarte, ścisłe razem z tym. Przeciągamy, tak jakbyśmy przeciągali, łączyli z pikotkiem. I widzicie, jest taki efekt, że to uszko jest takie ładniejsze, przyłączone. I robimy sobie teraz kolejną parkę odwrotną. Czyli zdejmujemy
i kontynuujemy sobie robienie parek odwrotnych. Czyli raz i również 6. 5 i 6. Przekładamy i robimy z drugiej strony. Nitkę. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 i 6. I tak sobie kontynuujecie. To jest ten to kółeczko środkowe. Jeszcze tutaj chciałam tylko dodać, że drugie uszko zaczynamy sobie, trzymamy sobie pracę w ten sposób, czyli zaczynamy sobie robić od tego czółenka tutaj, od tej nitki. Tą nitką pracujemy, czyli tą nitką będziemy wiązać supełki, a ta nitka jest nawinięta na palec, czyli trzymamy pracę w ten sposób i zaczynamy sobie pracować. I jak już mamy nasze dwa uszka zrobione, to kontynuujemy sobie robienie naszych parek odwrotnych, czyli bierzemy sobie to czółenko od zewnątrz, bo na tych będziemy robić kółeczko, czyli bierzemy sobie to, widzicie, tą nitkę, która jest od zewnątrz ucha. Robimy sobie naszych 6 parek. 2, 3, 4, 5 i 6. I teraz będziemy sobie robić parki odwrotne, czyli odwracamy tą naszą pracę. Bierzemy drugie czółenko i zrobimy sobie teraz nasze parki odwrotne, czyli 1, 2 i 3. I musimy sobie teraz po prostu zrobić do tych parek odwrotnych to kółeczko tutaj. Czyli jest tutaj to troszeczkę skomplikowane, ale da się zrobić. Po prostu musimy sobie chwycić tą pracę. Tutaj są nasze parki odwrotne i na tych teraz parkach odwrotnych będziemy sobie robić kółeczko, które będziemy dołączać do tego kółeczka tutaj. Czyli po prostu musimy sobie chwycić tą pracę teraz tym razem w ten sposób. Wziąć, nawinąć, zrobić sobie tą na palce i zrobić sobie teraz 4 parki. Przyłączamy. I robimy sobie nasze kolejne 4 parki. 1, 2, 3 i 4. Zamykamy kółeczko, uważając, żeby nam się tutaj nic nie przyplątało, tak. I w ten sposób mamy te nasze tutaj kółeczka i dokańczamy sobie te nasze parki odwrotne,
Czyli patrzymy, jak te parki tutaj po prostu idą z tym kółeczkiem i tak odwracamy sobie tą pracę. Czyli ona zwykle będzie, to kółeczko będzie z tej strony po prostu. Skracamy sobie nitkę i jeszcze mamy do zrobienia 3 parki odwrotne. Raz, 2 i 3. Teraz nie pewna, czy trzeba przerzucać, czy nie, ale to będzie wyglądać mniej więcej w ten sposób, widzicie? Czyli zaciskamy sobie nasze to parki odwrotne i tutaj uważamy, żeby tutaj ta nitka nie była tak poplątana, jak ja mam. Musimy ją odwinąć, żeby wszystko było ładnie klarowne. I zaciągamy. I w ten sposób sobie, moi drodzy, kontynuujcie. Zróbcie sobie tutaj te 2 kółeczka. I ja do Was za chwilę wrócę. Prawie głowę od króliczka. I skończyliśmy sobie tutaj na tym drugim kółeczku. Teraz sobie przyłączymy po prostu do tego kółeczka tego mniejszego i będziemy robić brzuszek. Bierzemy sobie, odwracamy tą pracę tak, w tą stronę. Nawiniemy sobie oczułenko od środka na rękę. I tu byśmy chcieli po prostu to przyłączyć od razu do tej nitki, którą sobie nawinęliśmy. Czyli od razu sobie to weźmiemy, przeciągniemy. Żeby to już było przyłączone. I zrobimy sobie nasze 7 parek. 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Jeszcze czułenko i będziemy robić drugą stronę. I tak to właśnie będzie tutaj wyglądać, że to po prostu jest do tego przyłączone. Ta nitka idzie od spodu i tutaj też będzie 6. I zaciągamy sobie. I tak sobie kontynuujemy robienie tych kółeczek, które liczą sobie po 7 parek po bokach. I robimy sobie tych kółeczek 5. I 6 kółeczko to będzie ogonek, czyli zróbcie sobie razem z tym 5 takich kółeczek. I jak już mamy tutaj zrobione tych naszych 5 parek odwrotnych, 5 kółeczek, to zrobimy sobie teraz to tutaj, tak jak widać na rysunku, ten ogonek i to kółeczko. I zaczniemy sobie robić, jak mamy tą naszą pracę w ten sposób, to odwracamy ją. Albo nawet nie musimy odwracać, tylko po prostu weźmiemy sobie tą nitkę od zewnątrz. Nie tą, która idzie od środka zajączka. I zaczniemy robić 8 parek. Tutaj zrobimy sobie najpierw 4 parki. Raz, 2, 3 i 4. Zrobimy sobie teraz kółeczko. Na parkach odwrotnych. Raz, 5, 6. I to zrobimy sobie 3 pikotki.
Raz. Dwa. Trzy. I sześć parek. Dwa. Trzy. Cztery. Odwinę sobie nitkę, bo czuję, że mi się skręca. Pięć. Sześć. Zaciągamy i kontynuujemy sobie robienie naszych parek odwrotnych. Raz. Cztery. Ostatnia cztery. I bierzemy sobie to przeciągane. I to jest, to będzie nasz ogonek. Także tutaj sobie kontynuujemy robienie naszych parek odwrotnych i dołączamy sobie do tego ostatniego elementu. Mój zajączek jest już zrobiony. Wzięłam go tak, że namoczyłam i przeprasowałam przez po prostu prasujemy frywolitkę zawsze przez jakąś szmatkę, czyli nakładamy na wierzch ręcznik, moczymy, nakładamy na wierzch ręcznik i prasujemy. Także ja mojego zajączka przeprasowałam i on fajnie się uformował, bo przedtem się troszeczkę skręcał. No i teraz sobie nakleimy go na tą tekturkę. Ja do naklejania używam takiego kleju, który później się zrobi po prostu przeźroczysty, żeby nie było widać. Nie wiem, czy jest u nas normalnie dostępny też taki klej. Także biorę sobie po prostu. Nakładam tego kleju na tego zajączka w całości. To są, on jest biały, ale on później się zrobi przeźroczysty, czyli trochę na uszka. Tutaj, tak żeby wszędzie po trochę tego kleju było, żeby to on był, żeby on był fajnie po prostu w całości przyklejony. Nakładam sobie na całość, trochę tu, trochę tam. Trochę na ogonek. I po prostu go przyklejam sobie na tą moją karteczkę. Możecie go przykleić w dowolny sposób. Ja chciałabym, żeby mój był troszeczkę tak może nierównomiernie, może na skos. On się dosyć dobrze trzyma. I później po prostu sobie nakleję tego mojego zajączka na ten mój papier kolorowy i na kartkę. I do tego już użyję mojego zwykłego kleju magika. Także tego już nie będę robić. Oczywiście tak według własnego wyboru bierzecie sobie i po prostu piszecie tutaj wesołych świąt. Można też nadrukować, jeżeli ktoś ma taką możliwość. Że tak wygląda mniej więcej nasz gotowy projekt w takim lub w takim wykonaniu. Mam nadzieję, że projekt komuś się spodoba i że skorzystacie z tego, bo może któraś z Was skorzysta z tego projektu i dziękuję za pracę ze mną tym razem i zapraszam następnym razem. Cześć!